Dzień dobry. Witamy Państwa bardzo, bardzo serdecznie w podcaście Rocky Borys. Dzień dobry Panu. Dzień dobry. Proszę Państwa, dzisiaj mamy ulubiony, ulubiony temat wielu widzów, czyli gamingowy, ale on też będzie bardzo mocno telewizyjno-serialowy. No właśnie to jest gamingowo-serialowy. Tak, to jest, to jest serialowy. Połączymy ten. Bardzo ekscytujący, proszę Państwa. Te bardzo, dwie nienawidzące bardzo. się grupy graczy i. Jak się nazywają ci, to oglądałem serialy. Serialowcy. Seryjni. Seryjni. Ale dlaczego dlaczego oni się nie lubią? To są grupy, które się nie lubią, a myślałem, że gracze lubią oglądać serialy. Nie, jest wojna jak między arką a legią. Naprawdę? Nie, wymyśl... dobra, wymyśliłem to przed chwilą. Ja myślałem, że fani książek i seriali mogą się nie lubić. Ale fani książek no. nienawidzą się z fanami e, poezji, tomików poezji. A, no Hulsi na przykład, wojaczka są. Oh, Biją się z fanami Blanki Lipińskiej. Z, z, mojego, z mojego doświadczenia wynika, że gracze to bardzo wszechstronna grupa i się interesują książkami i serialami, więc ten temat powinien ich zainteresować, ale nie tylko ich, bo zapowiada się dosyć interesująca produkcja. Otóż HBO, Sony Pictures i PlayStation Productions podjęły współpracę, żeby zrealizować e, serię The Last of Us w postaci e, filmu, w sensie, żeby zobrazować w postaci serialu. Właściwie pierwszy, e, pierwszą część gry. Zobrazować w postaci serialu. No właśnie. I to, to zostało dosyć oficjalnie powiedziane, bo tematem przewodnim serialu będą przygody Joela i Eli. Uh -huh. Liczyłem szczerze mówiąc na coś innego, ale to sobie zaraz o tym pewnie porozmawiamy, uh -huh. bo kto będzie odpowiadał za ten serial, powie państwu Borys. Ale może najpierw powiedzmy sobie dla tych wszystkich, bo y, którzy mogą nie wiedzieć na przykład, A, no co na przykład to jest The Last, Was, The Last of Us. The Last of Us to jest gra na PlayStation 3 i 4 mhm. i ona opowiada taką historię, że po apokalipsie spowodowanej przez grzyby zmieniające ludzi w zombie, czy to jest aktualne? Bardzo uprościłeś, ale tak, tak. Zombie no, no, to jest trochę, taki temat klucz. To, no, myślę, że... To, jak to uprościć? Nie, nie, nie. To oczywiście, że tak, ale to jest takie trochę ambitniejsze podejście do tematu. No. Dobrze, ale mamy tutaj takie tło. Jest ta garstka ocalałych, która mhm. próbuje przetrwać i mężczyzna... Czyli Joel nawiązuje głęboką więź z nastoletnią Eli, która może być kluczem do znalezienia lekarstwa na dziesiątkującą ludzkość epidemię. Jak Czy to jest poprawne według Ciebie? Tak, tak, to jest bardzo poprawne i to jest zalążek bardzo interesujących historii. Tak, i dostaliśmy trochę informacji, kto nad tym projektem będzie pracował, oczywiście nad projektem serialowym. Scenariusz ma być dziełem Craig'a Mazina, czyli scenarzysty Czarnobyla. Mhm paru jeszcze ciekawych rzeczy o tym będziemy mówić i Nila Druckmana, czyli scenarzysty dyrektora kreatywnego The Last of Us. Hollywood Reporter poinformował, mm. że serial będzie wierną adaptacją fabuły znanej z gry. Tak, i to jest taka informacja, jest, jest kilka, właściwie tam ja pierwsza rzecz, jaką znalazłem na ten temat, to dyskusja, która zdaje się odbyła, odbyła się na Twitterze, ponieważ jedna z fanek gry zapytała, czy jakby orientacja seksualna głównej bohaterki pozostanie taka jak w grze, bo bardzo się niepokoiła, że być może nie, ale pozostanie i tak pomyślałem sobie na, na bazie tego, no, że faktycznie Eli będzie tam bohaterką, a potem gdzieś tam usłyszałem informację, że to zostało oficjalnie potwierdzone i, i to jest okej, okay. to jak najbardziej zasługuje na swoją osobną odpowiedź w, opowieść w postaci serialu. Mam nadzieję, że ta opowieść będzie rozszerzona w porównaniu do gry, bo chciałbym też coś dla siebie zobaczyć nowego, ale szczerze mówiąc, liczyłem na to, że dostaniemy takie uniwersum jak w The Walking Dead, gdzie mamy świat taki ekstremalny, i ludzi postawionych w ekstremalnych sytuacjach, którzy muszą sobie radzić z różnymi problemami wewnętrznymi, zewnętrznymi, i że to będzie po prostu taka luźna opowieść, że ten świat pozostanie z nami, natomiast bohaterowie gdzieś tam będą tłem, może się pojawią od czasu do czasu i to wszystko. A tymczasem to będzie dosłowna opowieść, i to też sugerowałoby ewentualnie drugiego sezonu treść, bo pewnie będzie kontynuacją tej opowieści z pierwszego. Możliwe. No, więc, więc o tym, jeżeli ktoś pograł, no to będzie mu pewnie to bliskie. Jeżeli ktoś a nie jak, grał, to na pewno a zobaczy. Czy ty grałeś, przeszedłeś? Tak, przeszedłem dwa razy, przeszedłem raz na pewno. I co uważasz, że fabuła sprawdzi się w serialu? Tak, tak, uważam, że jest na tyle złożona, że, że jest interesująca. Natomiast to, co mówiłem, to, to, jest, to jest bardzo prosty sposób na opowiadanie historii. To znaczy, za każdym razem, kiedy tworzysz świat, który jest ekstremalny, stawiasz ludzi w takich skrajnych sytuacjach, no to możesz uzasadnić każde ich zachowanie, nawet głupie, ponieważ emocje także są skrajne i myślę, że łatwo się opowiada takie historie. Więc ja nie mówię o tym, żeby oskarżyć jakieś uproszczenia albo chodzenie na łatwiznę, bo to może być ciekawa historia. Zresztą uważam, że widzowie, w ogóle gracze The Last of Us, odbiorcy, to jest trochę ambitniejsza grupa niż, niż takich typowych gierek, gdzie się tylko strzela i specjalnie tam nie, nie ma jakichś treści za bardzo. Więc po pierwsze uważam, że widownia będzie w miarę wymagająca no i twórcy też są tacy, którzy mogą to dostarczyć. No, ja powiem szczerze, że grałem wczoraj, w zeszłym roku, wczoraj. W zeszłym roku grałem w The Last of Us na PlayStation 4, czyli w tą wersję już zremasterowaną. Mm -hmm. I mam dość ambiwalentne odczucia. Nie oh. przeszedłem tej gry. Trochę ja. mi się e, nudziła. No, ale pamiętaj, że ta gra wyszła 7 lat temu, mm -hmm. więc trochę się zmieniło. Jakby, nie wiem, no, ja miałem takie nie, nieurzechanie. Czuję, że to jest dobra gra. Okej. Okay. Okej. Okay. Nie, nie trafiła we mnie. Za to Craig Mazin to jest bardzo ciekawa postać. We wszystkich informacjach, czyli scenarzysta, we wszystkich informacjach prasowych jest tylko ta informacja, że on był jednym ze scenarzystów Czarnobyla. Mhm. I był oczywiście, ale był również scenarzystą strasznego filmu. Trzy. Jednym z siedmiu. W ogóle ja uwielbiam, cztery mówi trzy. Tam jednym ze scenarzystów był też Kevin Smith. Zrobił też straszny film. Cztery. Wyreżyserował Super Hero. Nie wiem, czy oglądałeś taki Gryjdem. film. Ja mam ogromną słabość do tych filmów. Naprawdę. One są raczej słabo oceniane. Ja je uwielbiam. Okay, uwielbiam okay. straszny film, uwielbiam Super Hero, uwielbiam Cats Vegas. A on był scenarzystą Kacwega z Bangkoku i Kacwega z trójki. I jeszcze łowcy i, Łowca i Króla Walodo, ale tego już nie oglądałem. No ja oglądałem akurat tak? Łowcy. I nawet całkiem sympatyczna bajka, ale to trochę mnie zaskoczyło, bo, bo właściwie oprócz Czarnobyla, przy którym też pracował, mhm. to tam większość tych dzieł jest takimi parodiami. To są takie rzeczy, które mają być w zamierzeniu zabawne. Natomiast wiele można powiedzieć o świecie The Last of Us ale no, tam zabawnych rzeczy zbyt wiele nie ma. No ale ostatnią rzecz, nad którą pracował, to był Czarnobyl, no który tak, też tak. raczej zabawny nie, nie był. Nie, nie, oczywiście, to powiem by e, zamiast... Miał, no świetnie opowiedziana jest ta historia, no, jeden z lepszych serialik kiedykolwiek widziałem, więc mhm. brzmi to bardzo, bardzo dobrze. Ja się zastanawiałem też nad producentami, bo producentem wykonawczym została Karolin Strauss, i Ivan Wells, mhm. czyli prezes, tak? Naughty Doga. Producent wykonawczy to, no bo dostaliśmy scenarzystów i producentów Jasne. wykonawczych. Procent wykonawczy to jest takie stanowisko w kinie, które. Zależnie od projektu może, być, może się zajmować taki producent trochę różnymi rzeczami, bo on nie angażuje jakby swoich środków, nie załatwia pieniędzy na film, ale może się zajmować budżetem, mhm. może nadzorować produkcję filmu dla wytwórni, ale może też właśnie pracować nad na przykład scenariuszem trochę, może mieć ten taki twórczy... Wkład. Więc właśnie jest producent mm, wykonawczy i Karolin Strauss była producentem wykonawczym, na przykład w Grzytron, no. w Czarnobylu, ale i w Deadwoodie w filmie, który wyszedł w zeszłym roku. Więc y, wygląda to powiem szczerze, dobrze. Tak. Mm. No, w, sensie, w tym sensie, że jeżeli chodzi o obsadę produkcyjną, no to, jest, to są ludzie, którzy mają jakieś dokonania. Trudno nie wspomnieć trochę o Wiedźminie przy tej okazji, no bo Wiedźmin, mimo że nie jest robiony na podstawie gry, no to jest jednak serialem, który trochę zahacza o grę w tym sensie, że gra była. Też też Wiedźmin, więc jakieś tam powiązania są. W przypadku Wiedźmina mieliśmy no i... do czynienia z, z, z taką grupą produkcyjną, która nie miała wielkich doświadczeń wcześniej. Natomiast tutaj zdaje się ta. ta... Ta część ty, tworząca ten serial. No Henry Kapit dosyć... był najbardziej doświadczony. No tak, Henry, no, ale on nie odpowiadał jak za, za produkcję. Za, no, więc no, można przypuszczać, albo można mieć nadzieję, że powstanie coś ciekawego. Tak, no te nazwiska dają. Hmm. Powiedzmy, wiesz, masz ten, tą bazę w postaci hmm. gry. Tam było ponad 20 milionów sprzedanych egzemplarzy, miliard tytułów Game of the Year. To rzeczywiście jest dzieło, które bardzo mocno odcisnęło się na na graczach, na całym rynku i no jest to coś takiego epickiego. Tak, tak, to, wiele, to gra wiele dla, dla ludzi znaczy. Mm, i, i, I jest ta baza, hmm. przy czym jeżeli porównujesz to do Wiedźmina, to przy Wiedźminie wydaje mi się, że to jest dużo prostsze, ponieważ masz prozę, hmm. którą łatwiej jest przełożyć, bo masz historię już. Aha. Tutaj ta historia będzie trochę trudniejsza do przełożenia. No, oczywiście masz sporo dialogów. W trakcie gry pojawiają się te dialogi, rozmowy i, i, i masz to otoczenie. To wizualnie mhm. już jest przedstawione, mhm. ale ta historia jest w grze. To jest trochę inny medium. Tak, tak, oczywiście. Ten scenariusz, nie, nie, da się coś, nie da się czegoś takiego zrobić, że bierzesz scenariusz z gry i przekładasz. Zresztą w ogóle temat scenariusza. W grze narracji. Ja bym kiedyś chciał zaprosić e, jakiegoś scenarzystę, albo z jakiegoś dobrego działu, e, dział, działu e, fabuły mm -hmm. m, od gier do nas i, i zrobić taką rozmowę. No to może na, być mam no, jednego no, wędnego, a, więc... Wiem, że jest, jeżeli chodzi o game Dev, i to, co miałem okazję, jakby w paru dyskusjach uczestniczyć, to tam bardzo silna walka toczy się na temat tego, czy da się w grze dobrą fabułę zrobić, czy nie da się. Jest no, dużo, dużo myślę, dyskusji. Że na ten każdy temat. scenarzysta ci powie, gier, że da się. No a są ludzie, którzy twierdzą, blisko związani z Game Devem, że się absolutnie nie da. Tak. Że gry to medium, które nie jest. Michał Madej tak, tak mówił nawet jakiś czas temu. No proszę. Nie wiem, czy kojarzycie jest życie Michała Madeja, warto zapoznać się z tym, kim, kim on jest. Więc mamy, mamy tą bazę, która już ukierunkowuje na przykład styl wizualny. Mhm. Mamy bardzo dobrze opisany świat, mhm. więc e, myślę, że m, to skupienie się na samej fabule, e, to tak naprawdę to zostaje. Tak. Bo wydaje mi się, że reszta jest bardzo dobrze opisana. Zresztą The Last of Us to jest taki m, świat, który jest mocno skupiony na detalu. Mhm. Jak grałem w tą grę, to rzeczywiście czułem, że, m, że z takim, że. że z miłością jest ten świat stworzony. Że to nie jest takie kolejna historia o zombie, mhm. ale rzeczywiście e, piękne lokacje są zrobione. Ja też liczę, że to będzie rzecz wysokobudżetowa i rzeczywiście przed zobaczymy te pogrążone, już pożerane przez naturę miasta. Tak, to jest tak, bardzo tak, ciekawe. Tak. I ja, y, ja też muszę przyznać, że ta strona wizualna gry, bo jakby historia. W, jest, jest wiele rzeczy, o których warto było opowiedzieć. Po pierwsze tak, że ja bardzo się cieszę, że to jest serial, a nie jest to film. Bo mhm. w, w, wbrew wszystkiemu, mimo tego, że, że bardzo często te historie w grach są trochę uproszczone, e, głównie ze względu na to, że gracz może podchodzić do nich z różnych stron i bardzo łatwo eksploitować pewne braki historii, dlatego te historie muszą być trochę prostsze, bo jak się robią skomplikowane, to gracze mogą w, w wykryć bardzo łatwo fałsz e, w tym wszystkim. Mimo to uważam, że w The Last of Us, e, historia jest na, na tyle zło, złożona, że może być Przedstawiona w postaci serialu. No i przede wszystkim jest dużo więcej czasu na pokazanie tej historii, bo samą grę przechodzi się kilkanaście godzin, chyba, już teraz nie pamiętam dokładnie, ale na pewno więcej niż 8 godzin. No i to już jest podstawa do. do... Wiadomo, że tam się dużo skrada, strzela. takie No, było nie, to no ja, to ja myślę, że jednak e, duża część, znaczy, że tak naprawdę gra prezentuje e, treatment, czyli taki ogólny zarys tej fabuły, mm -hmm. a dopiero mm, z, Trzeba stworzyć ten scenariusz i trochę wydaje mi się, że będzie on od początku robiony. Znaczy, że te założenia, które były w, grę, w grze, no to na pewno będą, ale nie sądzę, żeby były przenoszone, nie wiem, dialogi. Nie, nie, też nie, też nie uważam. Na pewno ta strona wizualna. Podejrzewam, że też strona muzyczna, bo tam jest fantastyczna jest ścieżka dźwiękowa na gitarze wykonana. Ona jest charakterystyczna na tyle, że nie sądzę, żeby producenci serialu chcieli od tego odbiec. A czemu nie? To... Wiesz co? No, okej, okay, okay, oczywiście wszystko jest możliwe, by, nie? natomiast. To, mhm. Różne są szkoły i metody tworzenia muzyki pod film. Mhm. Często jest to współpr ze współpracy np. z montażystą, z reżyserem, a czasami to wygląda w taki sposób, że kompozytor dostaje film dostaje momenty, w których ma zrobić muzykę, ma się z tym zmieścić i tak, tak, i to, to, I, 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 Więc no, to no, może być okay, różnie, ale no, myślę, ja, że na pewno jakaś inspiracja może być. Na, na pewno są różne sposoby na tworzenie tej muzyki, Ja w większości pewnie nie znam, często są też jakieś uproszczenia. Natomiast wydaje mi się, że... Jakby ta ścieżka dźwiękowa w grze jest na tyle silna i na tyle buduje ten świat, że wzbogaca też wizualia, że ta gitara, która tam gra, ona jest zresztą częścią tego, kim są główni bohaterowie. Eli gra na gitarze, ona gdzieś w tym, w tym trailerze do, do drugiej części gry, że to stanowi ważną część tego świata i znaczy z mojej perspektywy wolałbym, żeby twórcy tego nie zmieniali, żeby to zostało, ewentualnie żeby zostało wzbogacone. Natomiast jeżeli chodzi o wizualną stronę świata, przypomina mi się taki hiszpański film, którego gdy tu teraz wam nie powiem, ale pewnie skojarzycie i na Piszecie w komentarzu, może Borys będzie wiedział. To jest film o tym, że ludzie nie mogą wychodzić po, poza budynki. Że jak wychodzą poza budynki, dostają jakiegoś napadu szału, umierają. I jest taki moment, kiedy, kiedy kończy się ta historia i kiedy po wielu latach niebytności ludzi w miastach na zewnątrz te miasta pokrywają się taką girlandą zieleni i to jest takie bardzo charakterystyczne też dla, dla tego, co widzimy w The Last of Us. Swoją drogą bardzo, bardzo ciekawy A film. Też podobny wątek był z tymi miastami zarośniętymi w Jestem Legendą. Tak, ale... tak, zgadza się, zgadza się. Jest coś fascynującego w tym, w tym mieście, które jest opuszczone i takie porośnięte, jakby kiedy natura zajmuje swoje właściwe miejsce i przychodzi po człowieku. W przeciwieństwie do Mad Maxa, gdzie te miasta były takie obspane piachem, no jak tak. było je widać przez chwilę. No tak. Ciekawą rzecz powiedział Chris Parnell, czyli człowiek z Sony Picture Television Studios to powiedział, że to pierwszy z wielu programów, czyli mhm. rozumiem seriali, które planujemy wspólnie z naszymi przyjaciółmi z PlayStation Production no ale oprócz programów przecież miała też powstać, miał powstać film Uncharted. A no właśnie. Obecnie reżyserem ma być Ruben Fleischer który już jest Siódmym reżyserem tego projektu. Mhm. W obsadzie pojawiło się pojawiły się takie nazwiska jak Antonio Banderas, Sofia Ali nie wiem, czy kojarzysz, z chirurgów mm. i Tati Gabriel to z Sabriny tej nowej, taka dziewczyna z krótkimi włosami. Mm -hmm. W roli młodego Natana Drake'a miał, miał, ma być Tom Holland Aha. i Mark Wahlberg w Jak roli jest... Wiktora Sullivana. Tak, myślałem, że Mark Wahlberg to będzie starszym yy, Natanem. Mm, oni są podobni zresztą jest, do siebie trochę. Tak, jest data, czyli dokładnie za rok, 5 marca yy, mamy, no może nie dokładnie, bo Dzisiaj ósmy, 5 marca 2021 mhm. i nie wiadomo tak naprawdę, co z tym będzie. No, 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 no. To to jest... Są jakieś straszne problemy. Ja mam nadzieję, że The Last of Us trochę sprawniej zostanie, zostanie jakby wyprodukowane i w ogóle powstanie. Mhm. Niestety, mam też pewne obawy. Okay. Bo zastanawiam się i, i zadam Ci tym, tym, tymi moimi obawami pytanie, czy robienie serialu z gry to nie jest trochę e, skok na kasę i fanserwis? Wiesz co, no, na pewno to, ja, ja też, też się nad tym zastanawiałem. Wiesz, każdy projekt tego rodzaju jest pewnym skokiem na kasę z definicji. Nie? Te rzeczy się robi po to, żeby na nich zarobić, żeby gdzieś marka stała się, świadomość marki, żeby wzrosła, to może się przyczynić do lepszej sprzedaży gry, konsoli i w ogóle. Więc tam, tam na pewno te, te rzeczy są brane pod uwagę. Natomiast uważam, że jest, jeżeli by myśleć o skoku na kasę, to są znacznie łatwiejsze dzieła, które docierają do większej grupy odbiorców. The Last of Us, niezależnie od tego, jak bardzo kultowa jest to gra i uznawana przez wszystkich, no to jednak jest to Projekt, który jest ambitniejszy i wymaga od odbiorcy trochę więcej. To nie, to nie jest takie, taka prosta opowiastka. Prosta ona jest smutna, ona potrafi być depresyjna i dramatyczna, więc to jest raczej do, dla dojrzałego widza a na kasę dojrzałego widza trochę trudniej się wykonuje skok niż na, na, na młodego więc, więc raczej bym się tego nie, nie obawiał Ja bo powiedziałem o tym wcześniej, no cieszę się, bo wspomniałeś też o Uncharted też, też dużo się słyszy o tym projekcie nie wiadomo w zasadzie jak on, no wie, znamy datę premiery ale jak to będzie wyglądało, trudno powiedzieć wiemy, że dotychczasowe doświadczenia, jeżeli chodzi o realizację filmów w gamingowych światach, to nie wychodzą za dobrze tam nie ma, nie ma się czym specjalnie pochwalić to kino natomiast ja bardzo się cieszę, że to jest Serial, że on daje dużo więcej czasu na opowiedzenie tej historii, bo jak, jak wspomniałem wcześniej, gamingowe historie są już upraszczone same w sobie, bo, bo taka jest mechanika gry. Jeżeli się jeszcze je upraszcza na potrzebę dwugodzinnego filmu, no to wychodzi bardzo, bardzo spłycona opowieść yy, i często ona jest banalna już do kwadratu. Więc nie czekam za bardzo na ten film, jeżeli chodzi o Uncharted. Dużo bardziej wolałbym, żeby też był robiony serial. Seriale. Ja dużo bardziej wolę seriale dzisiaj. Lubię seriale niż, niż, niż kino. Przede wszystkim dlatego, że serial od początku, jak tylko się pojawia, mogę sobie wygodnie w domu obejrzeć, a lubię to nie dlatego, że tam nie lubię wychodzić do ludzi, ale jakoś mnie seriale cieszą. Tym bardziej, że produkcje współczesne potrafią być dosyć fajnie zrealizowane i wykorzystuje się takie środki, które do tej pory były zarezerwowane do filmów. Więc yy, tak. Zdecydowanie wolę serial i zdecydowanie uważam, że to nie jest prosty skok na kasę. Na pewno jest to jakiś fanserwis, co do tego nie macie wątpliwości, ale, ale nie nazwałbym tego takim prostym skokiem na kasę. No ja mam nadzieję, że, że ktoś w tym widzi dobry produkt, że dobry, dobry serial, że to jest podstawą do tego, a nie mhm. tego, że wiesz, może, był, może, może też być tak, wiesz, tak jak było z, z grą Batman. Pamiętasz? Tak. Że ona miała być zupełnie inną grą, tylko Warner chciał, żeby to był Batman, nie? Tak, a to a wiesz, co? to różne historie, słyszałem, ale akurat tej nie. Nie. Nie, 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 nie. nie. No, właściwie e, ostatnio, jeżeli już mowa o Batmanie, chociaż tam może... W ogóle Batman jest odwrotnym problemem, bo jest e, to kwestia przeniesienia świata filmowego do świata gry. Właściwie świata komiksowego. komiksowego tak. No, ale... ale, no, ale była... Batman się broni, wiesz? Batman to też jest taka marka, że broni się i w komiksach, w filmach, hmm. Nolana, przez świetnych. I w świetnych grach. No, głównie ze, ze względu na, na, na głównego bohatera, bo też, też było tak, że w tej najnowszej części, która jeszcze nie do końca jest nazwana, to miał być Card e, of Holes chyba. E, Ale najnowszej części czego? Która dopiero wychodzi, Batmana, która jest, która gdzieś tam Ta jest z zapowiadana. Z Tysonem, tak? Nie, 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 mówi o grze. A, o grze, mówię... okej. Okay. No to tam miała być taka, taka opowieść, która składa się z, z kilku bohaterów, albo w której nie ma w ogóle Batmana, nie ma Bruce'a Wayne'a, tylko są inne postacie związane z uniwersum. I najwyraźniej to się nie do końca przyjęło, bo, bo Bruce Wayne jest taką postacią bardzo charakterystyczną i najwyraźniej bez niego się to nie uda. No ale to tyle, jeżeli chodzi o Batmana. Wracajmy do tego. Wracajmy do tego, czy odtwarzanie historii, którą już, zna, którą już znamy, która była w grze, to jest dobry pomysł. Wiesz, no najwyraźniej ktoś uznał, że, że ona jest po pierwsze, nie wszyscy ją znają na pewno, bo fani serialu nie, nie musieli wcale w tę grę z, zagrać. Po drugie, to też to, 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 o czym wspomniałem, że to jest dosyć fajne uniwersum że każde uniwersum, które stawia ludzi w ekstremalnych sytuacjach, może być tłem do ciekawej historii. Wiesz, jeżeli mówisz, że nie skończyłeś tej gry, jakby najważniejszy w The Last of Us jest ten początek. Jakby dlaczego relacja między Joelem a Ellie się nawiązała, historia trochę o córce tego głównego bohatera, to są takie bardzo ludzkie sprawy i można je w zrozumiały sposób opisać. A ten cały świat brutalny i niebezpieczny też jest dosyć taki charakterystyczny, bo żeśmy go widzieli w takich filmach, w takich serialach jak, jak The Walking Dead. Mhm. Zresztą no to, to te, też wątek, wiesz, posta, e, apokalipsa, postapokalipsa, e, zombie, to są tematy, które ewidentnie m, istnieją w kulturze od bardzo, bardzo dawna. The Last mhm. of jest pewnego rodzaju wynikiem remiksu tego wszystkiego. Tak, Bierze tak. To, znaczy, mi się podoba to, że to jest grzyb. Bardzo Aha. mi się to podoba, nie? Jakby no ten, ta, ta, cała, ta całe lory, jakby świata, to wytłumaczenie tego, co dlaczego tak, a nie inaczej się stało, ja to kupuję. Mi się to podoba. Też uważam, że robienie w serialu z fabuły gry to jest dobry pomysł. W Aha. tym przypadku bo to jest coś ciekawego, ale mam nadzieję, że jednak będzie, że twórcy w szczególności wiesz, no tutaj pracuje scenarzysta The Last of Us, więc mam nadzieję, że on też będzie w stanie trochę się uwolnić mhm. od swojego dzieła, bo jeżeli będzie, będą takie sytuacje, że za dużo będzie chciał tam włożyć z gry Aha. To może się to nie sprawdzić, ale to na przykład to, jak pracował Kubrick przy adaptacjach. Większość filmów Kubricka to są adaptacje, jednak on bardzo mocno ciął te rzeczy. Brał tylko to, co mu pasuje do mhm. filmu, nie przejmował się tak naprawdę tą wiernością adaptacyjną i mam nadzieję, że tutaj będzie tak samo. Nie wszystko, co sprawdziło się w grze, fabularnie, sprawdzi się w serialu. I na odwrót. Więc Mam nad... więc uważam, że to jest dobry pomysł. To tak samo jak wiesz, masz książkę, która była bestsellerem i sprzedała się tam, nie wiem, 20 milionów, 50 milionów sztuk jak Harry Potter, czy tam mm -hmm. więcej. Nie wiem, ile się sprzedał Harry Potter, ale jakieś mm -hmm. ogromne ilości. No to możemy zrobić z tego film, możemy zrobić z tego grę, powiedzieć tą samą historię, ale za pomocą innego medium. Myślę, że to będzie również ciekawe dla tych, którzy skończyli grę. Tak, tak, ja, ja też na to liczę. Wiesz, to jest taki i, i jedyny. Bo ja zawsze, jak takie informacje dostaję, to podchodzę z otwartym sercem, tak jak zresztą do Wiedźmina, że uważam, że to mi się będzie podobało bez względu na wszystko. E, bo, bo to więcej trochę dla mnie znaczy, niż to, co mogę zobaczyć na ekranie. Wiesz, tam jest taki sentyment trochę. Dlatego myślałem sobie, że dużo bardziej wolałbym zobaczyć trochę inną historię, żeby tam Joel i Eli byli gdzieś w tle, pojawiali się, jakby byli takim potwierdzeniem, że to mamy do czynienia z tym światem. Natomiast usłyszeć inną historię, ponieważ jeżeli chcemy, jeżeli chcemy adaptować to, co było w grze, no, to musimy być dosyć dosłowni. I, i ta dos na tej dosłowności serial może odrobinę stracić. Ja nie wiem, jako żeś nie skończył tej gry, to też pewnie nie miałeś do czynienia z tym dodatkiem, bo nie, nie. DLC jest bardzo, no, bardzo interesujący. Ja skończyłem to jest... po 4 godzinach, 5, A, to tam... więc trochę, trochę tam grałem, ale. W dodatku jest opowieść Eli oraz jej przyjaciółki, która trochę tłumaczy seksualność Eli. Dla wielu osób było to odkrycie, że ona jest, jest homoseksualną postacią. Nikomu to wtedy nie przeszkadzało, bo to był jeszcze taki czas, gdzie. Tej ideologii, w cudzysłowiu, nikt tego nie traktował jako narzucanie jakiejś ideologii. To po prostu była taka postać. I wszyscy to zaakceptowali. Nie, ja, ja pamiętam, powierzył. że były, były jakieś takie jazdy strasznie. Co ty powiadasz Tak, Naprawdę? No, no, no to maksa. wiesz co, to przepraszam. To może jest tak, du jak mówisz, mi Ja to pamiętam, umrytało. że było dużo, dużo kontrowersji. O, o. No to nie, to nie widziałem. Ja najwyraźniej byłem takim naiwnym. Ale może tak? nie wszędzie. No, no mi to, wiesz co, ja mogę jedynie obserwować reakcje swoje podczas grania i reakcje widzów podczas oglądania gameplaya, bo to mhm. publikowałem na YouTubie i nie zwróciłem uwagi tam na jakieś, jakieś straszne zarzuty pod, w stronę gry. Ale niezależnie od wszystkiego, mhm. ta historia młodej Eli też była bardzo przyjemnie opisana. Zastanawiam się, czy ona się pojawi także w serialu, że będzie się jakoś przeplatać te stare wątki ze, z, z, z tymi nowszymi. I też jestem trochę ciekaw, czy nie zahaczą w tej historii może o, o drugą część gry to może będzie drugi jakiś... sezon. Bo to ja zastanawiam tak, ale... się, jakie są plany. HBO oczywiście ma swojego Westwarda, ale dalej nie ma tego... Swojego Gry o Tron. Swoich gry, no bo... gry o Tron 2. Jest oczywiście ten sequel. Boże... Będzie ten prequel, tak? Robiony tak, pre tak, prequel tak, gry o tron, tak, ale tak. myślę, że też szukają czegoś, czego mogą, co może im napędzać ludzi, wiesz, przez wiele lat. Mhm. Dobrze naoliwiona maszyna, e, dobra historia, e, ciekawi bohaterowie, sprawiają, że my oglądamy serial latami. I tak, to okay. udowodniła gra o tron, czy tak, e, Breaking no. Bad. No jest, co, co, jest ileś tam tych serialów, które z lepszym bądź gorszym skutkiem, no jednak trzymały poziom przez lata. Mhm. Zgadza się. Ja, ja, wiesz, wydaje mi się, że niezależnie od tego. Oczywiście Gra o Tron jest związana z HBO nierozerwalnie, co mi wyleciało z głowy przez chwilę, ale można też mieć takie podejrzenie, że HBO nie chce się rozstawać z publicznością tego rodzaju, która jest wiele stacji i stacji przez lata, więc oni na pewno mają chrapkę na zrobienie kolejnego dzieła. Nie wiem, czy The Last of Us jest dobrym, dobrym pomysłem na to, bo jednak Gra o Tron, w momencie już, kiedy została podjęta produkcja, to już było bardzo bogate, rozbudowane uniwersum. Tam oczywiście nie było zakończona ta historia, ale jednak tam było trochę no, wiesz, książek. Tutaj jest Milionów ludzi, którzy kupili tę grę. No, ale historia, znaczy, no, 10-godzinna no, historia. Nie? To jest, świat jest jeszcze, świat jest w świadomości, przynajmniej graczy, jest na razie za ubogi, żeby stworzyć z tego ośmiosezonową no, epicką opowieść. To ty to mówisz na podstawie tej gry, ale to, co jest w głowie twórców, to, co jest w głowie, ile nie weszło ciekawych pomysłów do gry. Aha. Zawsze jest tak, że mm, jak masz grę, to gra często jest na końcu ścinana. Tak mhm. był co, słynny przykład z na pierwszym, który był bardzo, bardzo ścięty z historii. Mhm. Te historie potem wróciły w trójce. Mhm. I, I jest. Możliwe, że ta teczka głównego scenarzysty jest na tyle obfita w ciekawe historie, plus do tego jest właśnie, jakąś nazywa Boże, zapomniałem. Craig Mazin, mhm. który może tym takim świeższym okiem, no bo nie siedzi w tym tyle lat, Jasne. spojrzeć na to i stwierdzić: Ej, dobra, z samych tych rzeczy to mamy. Jeden sezon to jest gra. Pierwsza, drugi sezon to jest gra druga, Aha. ale jeżeli to się wszystko uda, to ja Wam jeszcze zagwarantuję trzy sezony tych dodatkowych historii. To jest, jest trudne, wiesz, w tym ehm, przypadku. Ale to, bo, czemu? Bo, bo wiesz, co, to jest ta, taki. To jest chyba ten podobny case zresztą, jaki był w przypadku Gry o Tron, że ta historia jest ciągle, wiesz, co jest w tym pierwo, pierwo, pierwszym pierwszy medium jest dla The Last of Us gra. Ale I ona cały czas powstaje. Ale to twórca The Last of Us. No tak, ale wyobraź sobie sytuację, że wychodzi trzeci sezon serialu, a na grę trzecią część gry dopiero czekamy, nie? Ale już wszystko ale wiadomo. nie, to już, wiesz, ja nie bardzo wierzę, Myśl że... Myślisz, że te historie że... się rozgałęzią, czy... czy... Oczywiście, a czemu nie? Nie, nie, nie? nie sądzę, żeby... Jako że mamy niedługo premierę w maju, tak czy w czerwcu, w maju, w maju mamy The Last of Us tak, część tak. drugą, to napędzi na pewno hype na serial. Okej. Okay, tak to nie macie niewątpliwości. Być może będzie przyczynkiem do powstania drugiego sezonu, to jest tylko moje domniemanie, ale co się będzie działo dalej, nie musi być z kolejnymi częściami w ogóle w żadnej korelacji. No, może dobrze. tylko uczestniczyć, wiesz, w tym świecie. I być jakby y, po prostu... Okay. Jak to się nazywa, że kanonem. No rozumiem. Wiesz, ja uważam, że to byłoby ciężkie do, do zrobienia, ponieważ jeżeli zakładamy wierność z, z oryginałem w pierwszym sezonie... Mm -hmm to Trudno o rozbieżność z oryginałem w trzecim, czwartym i piątym. Nie? Znaczy, uważam, nie, że nie rozumiem, jest... czy, czy, czy. Nie, nie Jeżeli nie. w pierwszym sezonie zakładamy, że ta historia będzie taka jak w, taka no. jak w grze, y, możemy przyjąć, że w drugim prawdopodobnie też będzie taka no. jak w grze, to dlaczego w trzecim ma prawo być inna? No bo nie będzie gier. No tak, ale gry pewnie będą powstawały gdzieś tam. A tego nie wiesz. A no dobra, no to możemy, jeżeli wychodzimy z założenia, że na drugiej części się skończy, no to rozumiem, że tą historię serialową można poprowadzić dowolną ścieżką. Pamiętaj o tym, że to jest zupełnie inna historia niż gra o tron, ponieważ w grze o tron no nie pisał scenariusza a twórca książek. Okay, wiesz, ja, ja... Martin jakby wiesz, odciął się chyba od to, tego w pewnym momencie. Więc... Możemy sobie dywagować na ten temat, bo w zasadzie no, trudno powiedzieć, jak będzie wyglądała przyszłość. Uważam, ja? że to byłoby skomplikowane do pewnego stopnia. Może niekoniecznie, ale, ale mhm. mogło być. Poza tym trzeba też pamiętać, jaka, jakiego rodzaju społecznością są gracze. Gracze to jest bardzo wymagająca grupa odbiorców. Oni. Nie zga... Ja absolutnie się nie zgodzę z tobą. Jeżeli... Ja wręcz uważam, że gracze to jest taka grupa, którą strasznie łatwo się manipuluje i bardzo prostymi rzeczami zaspokaja się ich żądza. Nieprawda, nie mylisz nie. się tutaj bardzo. Graczy to jest najbardziej. Sprzedaż falloutów, jakby to. O Jezu, no oczywiście, że, 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 że żywimy się nadziejami i chcemy kupować gry z nadzieją, że one będą dobre i, i liczymy na to bardzo, ale nie zmienia to faktu, że nikt nie potrafi protestować tak jak gracze i że mają jakby rzeczywisty wpływ na Zobaczymy wygląd się. Zobaczymy, wyjdzie Diablo 4. No, no wiesz, protesty graczy, moim zdaniem, jeżeli chodzi o społeczności skupione wokół jakiejś tam rozrywki, są najbardziej widoczne i widoczne My w ogóle jako gracze jesteśmy jedyną grupą, która jakby konsumuje rozrywkę, gdzie można sobie kupić grę i ją oddać po jakimś czasie, bo nam się nie podobało. Wyobraź sobie taką sytuację z filmem albo z książką. Nie? To w ogóle nie wchodzi w rachubę, Jeżeli, jeżeli o, to, o to chodzi, no to to jest bardzo silna społeczność i ma bardzo duży wpływ na to, jak wyglądają dzieła, na przykład na wygląd Sonika. W no, ale filmie. to jest jeden jedyny przykład, który był. No, inna, sprawa, tak, inna sprawa jest taka, że gry to. Jest rzecz, która nie jest, y, którą możesz w trakcie życia produktu bardzo płynnie i bardzo prosto zmieniać. Więc no. oczywiście są firmy, które bardzo mocno działają razem z community mhm. i razem z tymi prośbami od graczy zmieniają produkt y, w taki, a nie w inny sposób. I no dlatego ale, mówię, że właśnie gracze są trudnym takim, bo wiesz, bo w filmie już nie zmienisz, a protesty ludzi. Ale, ale dobra, no to też jest I taki bardzo temat rozumiem, połączny. gdzie tu jest jakaś taka trudność. no? No, że zaspokojenie potrzeb graczy jest trudniejsze niż zaspokojenie jakiejkolwiek innej grupy, bo wśród tych graczy jest dużo osób, które mają jakąś wizję, są bardzo tej wizji wierni i są gotowi bardzo, bardzo głośno protestować, jeżeli ona nie zostanie Ale spełniona. W większości przypadków te protesty do niczego nie prowadzą. Ale są upierdliwe i na pewno nie jest przyjemnie twórcom. Prowadzą do tego, że my sobie zrobimy program o tym, że. O, znowu y, ludzie narzekają na Blizzarda albo Bethesda i oni dalej robią dokładnie to samo, co robili, co robili i co będą robić. No być może, ja, ja, ja jednak wolę myśleć, że, że trochę gracze mają wpływ na, na to, jak wyglądają te dzieła w przyszłości, ale może nie mają, może faktycznie to jest kolejna naiwność, której gracze padają ofiarą. No dobrze, ale to jeszcze nie jest wszystko, co Nie, się jest, nie jest wszystko. Ja też zastanawiałem się nad tym, czy y, ogłoszenie tego serialu teraz w sumie przed startem dwójki, ale w tym świecie, który teraz jest zainteresowany koronawirusem i całą epidemią, serialu o epidemii, mhm. czy to jest jakaś celowa działalność, czy to jest dobra droga, przepraszam. Ja, ja mam wrażenie, że to chyba jakiś przypadek się tutaj przydarzył, że informacje na temat serialu. Wiesz, no to jest taka rzecz, na pewno była planowana znacznie wcześniej, niż się koronawirus pojawi pojawił, nie? Natomiast... No, kto wie, ogłoszenie zawsze może Natomiast wiesz. może być faktycznie tak, że, że ogłoszenie w takim momencie jest pewnym ruchem marketingowym, może to być zbieg okoliczności, może i tak mieli ogłosić w tym terminie i uznali, że obecność koronawirusa nie powinna temu przeszkadzać, a może nawet będzie pozytywnie. Yy, ale oficjalnie nie, na... nie grają tym, tym wirusem zupełnie, nie? Nie, nie, nie. nie no ma i bardzo dobrze, bo to już byłoby. To, tak, to byłby. To, myślę, że to byłby strzał w kolano. No, myślę, że to mogłoby się nie. Nie spodobać. Przejdźmy teraz do rzeczy, które mogą być ciekawe. Jakie gry zasługują na seriale? No właśnie, to jest cudowny temat. Ja bardzo lubię sobie gdzieś tam pogdybać. Tym bardziej w ogóle sam fakt, że. Ja pytałem Cię o to, nie wiem właściwie, do czego żeśmy doszli, nie przypominam sobie. Tak, już, już pamiętam. Jest bardzo dużo y, s, seriali anime, które pokazują jakieś gry. Sword Art Online jest taka bardzo długa seria. Nie, nie jestem fanem, tak tylko mi się wydaje, y, że, że jeżeli chodzi o gamingowe rzeczy, to mamy do czynienia ze słabymi filmami, natomiast seriali nikt specjalnie nie realizował do tej pory. Y, The Last of Us jest czymś takim, co będzie. Być może będzie pierwowzorem, jeżeli chodzi o taką fabularną historię, trochę dla dojrzałego odbiorcy, ale jest mnóstwo gier, znaczy, które. Chodzi o taki serial aktorski, tak? Tak, tak, tak. Um... Nie przypominam sobie serialu. Były rzeczy, które były projektowane, gra razem z serialem. A Mortal Kombat nie miał jakiegoś takiego serialu? Mógł mieć, tak miał, 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 oczywiście, okay. masz, rację, masz rację, ale nie stało się to normą, znaczy też zresztą nie tkwi w mojej świadomości. To jest prawda, co mówisz. Z, załóżmy, że, że mamy do czynienia z takim nowoczesnym serialem. No to nie, no to, no to gry się jakoś specjalnie nie. No, Pokémony? Mhm. Można tutaj. No, można, można, ale to też jest takie animowane, to, to też jest trochę. Castelwania. Teraz na Netflixie, ale to jest animacja. Tak, nie zła swoją drogą, ale, ale to, to nie jest to, o czym myślałem. Znaczy, wiesz, jakby to uruchomiło trochę moją wyobraźnię. E, uznałem, że być może te, te, te niepowodzenia kinowych wersji gier wynikają właśnie z tego, że kino za mało oferuje czasu, na opowie żeby opowiedzieć tę historię, natomiast serial daje... Wiesz, to jest zawsze trzeba... Ja mam zawsze taką nadzieję, nie? że to jest... Niestety kino jest złym medium, żeby opowiadać gry, ale serial może być niezłym medium. Chciałbym, żeby był niezły. Nie, znaczy ja powiem ci szczerze, że wydaje mi się, że porażka tych filmów. Ja oglądałem, no trochę tych filmów obejrzałem, związanych mm. z grami I wydaje mi się, że po prostu złe rzeczy. Znaczy twórcy filmów chcieli adaptować grę, mm. co nie ma do końca sensu. Raczej powinni wziąć istotę. Przemielić ją na medium filmowe i w ten sposób. Tak jak Kubrick robił. No tak, trochę tak. No być może. Być I może. wydaje mi się, że to miałoby trochę większy sens. Ja się zastanawiałem nad tym, jakie gry według mnie mają potencjał. Raczej nie chodzi mi o to, ja brałem pod uwagę rzeczy, które w świecie gier wykazały się pewnego rodzaju. Oryginalnością. Mhm. Oczywiście dużo jest nawiązań w różnych rzeczach, ale na przykład mają art style odpowiedni, ciekawą historię i też uważam, że w tych jest e, e, jakaś taka iskierka, która powoduje, że można o nich myśleć jako o, o serialach. Okay. I ja mam takie wrażenie, że to byłyby ciekawe rzeczy. I pierwsza rzecz to jest portal. Portal slash e, Half-Life. Half to też jest moja pierwsza pozycja, ale to zamienia się w słowo, bo mm. byłeś pierwszy. Nie wiem, czy ja mam coś do dodania. A, to jest wszystko. No bo ja, ja, ja... <laughs> nie, wiem, nie wiem, czy trzeba tutaj coś tłumaczyć. No nie, no, każdy, kto jest fanem Half-Life'a, doskonale to rozumie. Zresztą, jakby samo przedstawienie świata, ten, ten, ten przejazd z pociągiem, jakby obecność świata w grze Half-Life jest na tyle mocna, że można, można sobie wyobrazić ten świat. Zresztą kontynuacja Half-Life'a już trochę pokazuje ten cały spisek, te wszystkie teorie spiskowe. Nie? Tam ma, ma, mają bardzo sensowne zastosowanie, w przeciwieństwie do tych, o których żeśmy mówili w poniedziałkowym podcaście. Tak, ja myślę, że to byłoby trudne, bo, bo można na przykład skupić się na tym laboratorium, mhm. można skupić się na, na władzy totalitarnej, tak, tak, tak. można skupić się tam na pewnej walce o wyzwolenie mhm. albo o tej dziw, na, na tej dziwnej technologii. Ileś tam jest rzeczy, na których można zbudować historię, ale w tym przypadku uważam, że ta historia musi być trochę zbudowana na nowo. Nie, tak jest. Nie, 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 widzę tutaj sensu. Drugie, u mnie, znaczy to nie jest drugie, bo to, ja, to nie jest tak, no, że... No, tak, tak, że to nie jest pierwsze miejsce, tak. drugie miejsce. Insight. Insight, o Jezu, ty, bo to masz takie zapotrzebowanie na takie ciężkie historie. No, tam no. uważam, że to jest po prostu fajna historia i, i fajnie opowiedziana, w szczególności tłem. Ta gra dużo opowiada mm -hmm. obrazem. Tak, to prawda. Mm, I ja, ja uwielbiam tę grę. Jedna mm -hmm. z moich ulubionych gier, Ever. Mm -hmm. o, I z chęcią jeszcze do tego ten, ten art style. Myślę, że taki mroczny. A to też animowany jest mowa totalitarna historia. Tak, myślę, że to byłoby. To byłoby ciekawe. Tak, to, to zgadzam się. Chociaż trudna byłaby to opowieść. Mm -hmm. Ja bym wskazał na takie rzeczy, które są ch ch chyba bardziej widowiskowe jak Assassin's Creed. Chociażby. No to był serial. Film był, był, był był. Film, był, film był słaby, ale Assassin's Creed daje wiele możliwości, bo tam jest cały ten pomysł z tym, z animusem od Abstergo i, i w zasadzie każdy odcinek mógłby opowiadać historię w innym w, w, w innym czasie, w innej w ogóle lokalizacji. No, no mógłby... i to byłby bardzo drogi serial. No na pewno. Tak, tak. tak. To, to oczywiście minus, nie? Ale ja myślę, że każdy sezon mógłby opowiadać. To może byłoby. No może byłoby realne, taniej, tak. tak. O, oczywiście, że tak, ale w ogóle bardzo podobny pomysł do, do Animusa od Abstergo został wykorzystany w X-Menie, X-Men Days of Future Past. Gdzie Wolverine przenosi się do swojego ciała, jakby jego świadomość przenosi się do ciała w młodości. To jest ten film, gdzie na końcu, na takiej wieży jakiś walczący tak, jest... tak, 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 tak. Daj jest, pan spokój. Jest pokręcony strasznie, ale ta idea mi bardzo Animusa przypomniała, więc ktoś już tą ideę wykorzystał i nawet nie najgorzej, więc u mnie jest assassincki. Okej, okay, to by, no, też uważam, że to jest, to jest ciekawa rzecz. Titanfall slash Apex Legends. Titanfall na pewno, ale tak, to... to by w ogóle super, jakby ten, no wiadomo, że to jest jakaś kultura remiksu i to się w jakiś sposób wiąże z tym całym, z tą całą kulturą mechów, wielkich robotów i tak dalej, ale tego jest trochę mało. Tak? To prawda, to Jak prawda. Się wydaje. Chyba były takie czasy, kiedy w ogóle BattleTech i, i, i mechy więcej miejsca w wyobraźni graczy zajmowały. Ja muszę przyznać, że wiesz, to, to, to ta historia byłaby ciekawa nie tylko dlatego, że mamy do czynienia z mechem, ale także dlatego, że mamy do czynienia z relacją między człowiekiem a sztuczną inteligencją, mhm. co w dzisiejszych czasach było bardzo interesujące. Tak. Tym bardziej, że ta relacja jest taka coraz bliższa z każdym, z każdym kolejną godziną spędzoną w tej grze, więc Właśnie, to byłaby ciekawa. To weź. było bardzo, bardzo fajnie mhm. przedstawione. To teraz ode mnie. Ja się muszę sięgnąć po klasyka, czyli po Fallouta. Fallout jest fantastycznym światem, bardzo ciekawie stworzonym. Już jakby od, od, od tego momentu, kiedy Brian Fargo go zrobił, te wszystkie krypty z eksperymentami przeprowadzanymi na ludziach, różne społeczności, różne wizje tego, jak ludzkość powinna wyglądać, to mogłaby być opowieść jakiegoś bohatera w tym świecie, to mogłaby być opowieść właśnie proceduralna, oparta trochę na tych kryptach i na tych eksperymentach, gdzie każdy odcinek mógłby pokazywać inną kryptę teoretycznie i inny eksperyment społeczny. Mam już tytuł. Opowieści, skrypty. <śmienny> <śmienny> o, tak. To, ale... ale myślę, że to byłoby. Wyobraź sobie, że nie przypadkowo dałem ten tytuł. Wyobraź sobie, gdyby to było zbudowane trochę właśnie jak opowieści skrypty. Że nie masz jednego bohatera, mhm. tylko tu masz opowieść o, o jakimś gangu, tu masz o naukowcach. Tak, tak, tak. Myślę, tak. że to byłoby... I każdy odcinek, kto inny realizuje, tak właśnie. Myślę, że to outdoorsko. byłoby bardzo, bardzo, uh, bardzo ciekawe. Mhm. Bo z drugiej strony, jeżeli chcie, chcieć opowiedzieć jakąś historię z gry, samej to tam... No, ale świat jest, świat jest interesujący. Tak. Uh, Unravel. O o O, o, ten, no to o, an... kłąpku, o kłąpku. Kłębek? Ja, ja, bym, ja bym o kłąbku podróżującym do domu obejrzał sobie jakąś taką animację. Myślę, że tam jest dużo fajnych, ciepłych historii. Studio Ghibli mogłoby to zrobić. O, ja muszę o, ten kłębek w końcu ograć. O, i grałem super. Dwie części są. Super. Obie są spoko? Tak. Aha, no to kiedyś ogram na streamie. No dobra, to teraz ode mnie, bo mówiliśmy o tym, że po pierwsze, HBO by się przydała druga gra o Tron, i w ogóle to jest taki rodzaj mm -hmm. serialu, który każda stacja chciałaby mieć, więc ja mam świetną propozycję. The Elder Scrolls. The Elder Scrolls może być podstawą właśnie takiego ciekawego świata fantazy, chociaż na no, pewno nie było tanie. Ale właśnie, czy The Elder Scrolls to nie jest jednak jakaś e, jakiś taki bardzo mocny remix Tolkiena. I, i... Tak, i tak, jest, to, to no. jest simulacrum, simulacrum. Tak. A, ale ale nie, nie, wydaje mi się, że tak, oczywiście, że Ja nie że wiem, tak, czy no. tam jest na... Chociaż nie. Nie, nie, no, nie no, uniwersum nie samo jest bardzo ciekawe. Tam hmm. Relacje między tymi rasami. No tylko to byłby drogi serial, trochę jak Star Trek, bo te, te, te rasy są na tyle charakterystyczne, różnią się między sobą. Ale wiesz, w ogóle to jest uniwersum, które od tam ponad 20 lat funkcjonuje we świadomości graczy. Więc myślę, że byłoby dużo chętnych do obejrzenia tego i mogłoby być to podstawą ciekawiej, bo już ten świat jest stworzony, tam relacje są już, już zaplanowane, jakby wizualna warstwa tego, warstwa fantazy, to, to, to wszystko... No już ale się... jakby ktoś chciał to robić, nie bierzcie historii, które są w grze. Nie, nie, w ogóle wszystko, co robi Bethesda, to, 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 to historii i nie ma co brać na serio. No. Ale The Elder Scrolls bardzo mi pasuje. No to ja teraz z grubej rury Diablo. Ale Diablo już jest w produkcji i robi to Netflix. Więc mhm. czekam, trochę się jaram, trochę się boję, ale myślę, że to byłoby e ciekawa rzecz. Ten, ten, ten świat, który w Diablo jest, który z każdą częścią w jakiś sposób powiększał się. Mhm. Myślę, że, że na, w szczególności pierwsza część taka mroczna, wiesz. Ja, ja mam taki problem z Diablo i teraz przy dyskusjach nad Diablo 3 i w ogóle nad, mm -hmm. nad Volcenem. Jaki e, do takiego wniosku doszedłem no, razem z Wiccanem? Ostatnio to, Wolcen. Studio, wo, co robił wolcena pochwaliło się, że sprzedali milion kopii Aha. i dali taką, taką grafikę ze statystykami. I czy mi się tam zdaje, czy tam było ilość zabitych potworów w grze i tam było 12 milionów, czy 13 milionów? Ja tak myślę. To to chyba czy... jednego gracza no. tyle zabił. <grym> nie, wiem, nie wiem, jakby jego jak oni tam obliczyli. Ale... i zastanawiam się, czy w tej grze zabija się średnio 13 potworów. Haha. <grym> <laughs> no ale tak czy inaczej Wolcen, Wolcen jest zacny i zagrywam się w niego strasznie w każdej wolnej chwili. Natomiast Diablo jest tak bardzo skupiony wokół tego konfliktu między, między demonami i między aniołami, że trochę mało miejsca jest na człowieka, na, na, na opowieść ludzi tam. Tam są ale takie ważne postacie, świat jest, ale... wiesz, jakby on tam jest, są ileś... E... Sanktuarium się nazywa ten świat, nie? Tak. E, że czytasz, czytasz na przykład te księgi w jedynce mhm. i tam masz jakieś takie historie, które są takimi wiesz, treat, treatmentami, czy, czy jak to się nazywa inaczej, takimi skróconymi historiami, które można byłoby rozbudowywać. No, myślę, że tam coś Jej, okay, mogłoby okay, jak być, ale też rozumiem, no ta gra nie jest oparta jakby stricte na fabule. Mhm. No jednak to jest no, gra akcji. Mhm. Tak, tak, to prawda, to prawda. E, ode mnie The Stranding. To jest dosyć świeże dzieło, ale serial pewnie by trochę zaspokoił ambicje Kojimy, bo on ma takie... Ale on coś, coś tam będzie on tak, robił, on, nie? On, będzie, on, będzie, on, on myśli o tym, żeby film w końcu zrealizować. E, myślę, że ma narzędzie i wiedzę, bo już te, te jego cutscenki są bardzo, na tyle, na tyle mocno filmowe, że Ale w Stranding słyszałem, że są y, chyba te cutscenki najciekawsze z tych jego z tego wszystkich... No, tak, złośliwi tak mówią. O, Ja się bawiłem doskonale w grze. Ale nie, nie, to ja nie powiedziałem y, tego raczej y, myślę też o tym, że przy tej grze współpracował trochę z ludźmi ze świata kina, którzy mm -hmm. mogli trochę go tam utemperować, tą, tą jego... Tak, tak. Podoba mi się ten, ten rozmach. Zaskoczyła mnie, zaskoczyła mnie ta historia. Ona była dojrzała i taka... No, gdzieś tam łezkę, łezkę wypuściłem okazjonalnie. Ale chodzi mi o to, że świat jest interesujący, bo to są jednak takie ludzkie enklawy porozrzucane gdzieś po świecie niebezpiecznym, pustym I, i człowiek, który się porusza między jedną a drugą, pomagając tam różnym społecznościom. To jest, to jest, myślę, że podstawa takiej dosyć prostej, ale fajnej historii. A to ja powiem jeszcze. Aha. Super hot. No to w ogóle jest interesujące, bo tam jest, tam jest dużo takiego chyba. Tam jest taki trochę teorii spiskowej w tym tle, tak, że ktoś nas obserwuje, że tak, takiego wielkiego brata. Plus do tego jakieś takie paranormalne rzeczy, przechodzenie z jednego ciała do drugiego, mhm. wiesz, ten wirtualna rzeczywistość, plus ten art style, który, no ja nie wiem, znaczy ja czuję, że tam jest jakiś potencjał. Mhm. Nie wiem, czy na animację, czy na film aktorski, ale myślę, że to jest ta, że, że, że ta gra mogłaby zainspirować kogoś do do zrobienia. No to ja mam na koniec jeszcze filmie, coś. No, po, po raz kolejny z rzeczy widowiskowych bardzo bym chciał zobaczyć Space operę z, z uniwersum Mass Effect. Bo mamy Star Trek'a, mamy Star Wars, a być może przydałoby się też Mass Effect z, po, po procesach raczej zmienili końcówkę. A, no, no właśnie. No, Trój, to, tak, no jakby, tak, tak, tak. Żeby nie było. To się, to się zdarza. Jednak. W trójce. No, 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 no zgadza się, zgadza się. No, no, Ale gór. czy Mass, Mass Effect nie jest właśnie takim. Mm, wszystkie dzieła science fiction naraz i, i jakimś co, taką ty... takim mocnym dziełem y, remiksowym. Dzisiejszy odcinek sponsorowało słowo remix. Wiesz co, nie wiem, no trudno... Bo to jest trochę tak, wiesz, to y, ja mam takie wrażenie, mm -hmm. że to jest tak, jakbyśmy dali przykład y, o Red Dead Redemption. No ale westernów było, wiesz, miliard. Tak samo y, raczej Mass Effect to jest y, czerpanie inspiracji z tych filmów i z dzieł science fiction, które już był. Ja nie wiem, czy on na tyle jest oryginalny, żeby wniósł coś nowego. E, wiesz, co to jest? Tam jest tak. Jednym z takich najważniejszych rdzeni tej opowieści jest, jest odkrywanie takiej. Bo w ogóle ta historia wierzy, uh -huh. O tym, że jest rasa, która pojawia się i niszczy wszystkie cywilizacje co ileś tam tysięcy lat. I to się odbudowuje i taki cykl. I to jest. I w tym, być. Odkrywanie tego cyklu było fajną rzeczą. To powinno efekt. być u nas w teoriach spiskowych w poniedziałkowym odcinku. A, że to wirus. Być może. Uważam, że masefek byłby interesujący. Nawet być może z tym składem, który mieliśmy do czynienia w grze. A może nie żniwiarzach. A może o żniwiarzach? Jak? No? Ale jak? Kim są żniwiarze? No to, to wiesz, tutaj praca, praca scenarzystów. No dobrze, dobrze. Słuchajcie, czekają nas w najbliższym czasie jeszcze kilka kilka premier serialowych, bo ma być Skull and Bones. Mhm. W kwietniu, ma, ma chyba gra wyjść w kwietniu, a serial to nie wiadomo. Ma być podobnież Vampir. Serial. Uh, w, okay. Vampir przez to Y. Uh, Live is Strange, podobnież Hulu Robi. Uh -huh. uh, Alan Wake był już dawno zapowiedziany, ale chyba nic z tego nie, nie wyszło. Mirror's Edge był zapowiedziany. Um, The Cuphead. O! Oh ale nie wiem, czy coś z tego też wyjdzie. Wyszło, nie wiem. To chyba Netflix miał robić. Devil May Cry też, też było dużo o, o tym, że ma być serial. I Zelda podobnież Netflix robi. Aha, Legend, Legend of Zelda. Więc zobaczymy, co z tego będzie. Ja czekam, bo wydaje mi się też, że dla obu stron to jest dobry biznes przede mm -hmm. wszystkim. Tak. A jeżeli jest dobry biznes, to może i z tego wyjdą bardzo dobre rzeczy. Ja życzę, no, mam nadzieję, że Dallas to Was to będzie pierwszy, taki duży, porządny i bardzo dobry serial. Który będzie adaptacją gry? Oczywiście, że tak. Ja też, też mam taką Aktorski, nadzieję. oczywiście. E, czy, I oczywiście zamykamy pytaniem, bo zamykamy już, mhm. prawda? Dobrze mówię, bo podaliśmy kilka przykładów tych uniwersów gamingowych, które moglibyśmy zobaczyć w serialu. E, oczywiście jesteśmy ciekawi Waszych propozycji, bo, bo pewnie jest tego znacznie więcej niż to, cośmy wymienili tutaj. Jakie gry chcielibyście zobaczyć na srebrnym ekranie? Jak najbardziej. Pozdrawiamy bardzo, bardzo serdecznie. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć. Hej. hej.